Jasnogórska Pani, w godzinie apelu jasnogórskiego, łącząc się z wiernymi całego świata, stajemy przed Twym tronem i wpatrujemy się w Twoje oblicze. Naszym oczom ukazuje się Golgota i scena opisana przez świętego Jana. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto Syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Święty Jan, który był świadkiem śmierci Jezusa, nie opisuje cierpienia, dramatu Maryi. Nie mówi o próbach pocieszenia Jezusa. Zauważa jedynie, że wraz z innymi niewiastami stała pod krzyżem. Greckie wyrażenie wskazuje na poczucie godności. Maryja stoi z godnością Matki Boga. Tę samą godność, którą widzieliśmy w Jezusie dźwigającym w drodze na Kalwarię po królewsku swój krzyż, jakby był jego berłem, spotykamy teraz w Matce Jezusa, Matce Pana, Matce Boga. Nie ma żadnego ruchu, działania, tylko stanie, kontemplacja, trwanie z Jezusem, współcierpienie. Nasze ludzkie życie zwykle związane jest z doświadczeniem aktywizmu, działania, ruchu, pośpiechu. Tymczasem wobec krzyża okazuje się, że to wszystko jest względne, drugorzędne. Najważniejsza jest umiejętność trwania z Jezusem i w Jezusie,
czyli pozwolenie, by przenikał nas swoim duchem i miłością. Maryja pod krzyżem chce powiedzieć: trwajcie z Jezusem i uczcie się od Niego miłości. Można też powiedzieć, że nasze synostwo wobec Maryi dojrzewa u stóp krzyża. Tego krzyża, który czasami jest tak niepozorny, że nie zwracamy na niego uwagi i dlatego go nie podejmujemy. Niekiedy krzyża tak trudnego, że uciekamy od niego, od jego pełni lęku. A jeżeli nie możemy uciec, buntujemy się wobec woli Bożej. Dlatego, gdy krzyż się pojawia, pamiętajmy, że nie jesteśmy z nim samotni. Towarzyszy nam nie tylko Jezus, ale też nasza Matka Maryja. Stanąć pod krzyżem Chrystusa oznacza też przyjąć bez pretensji niechciane cierpienie w imieniu Chrystusa lub z Chrystusem. Tak było w przypadku Matki. Ona bez skargi przyjęła wszystkie cierpienia aż po rozpacz i pozostała wierna do końca. W ten sposób stała się pierwszą uczennicą swego Syna i jak pisze święty Jan Paweł II, staje się dla nas przewodniczką na drogach nowości wiary Nowego Testamentu. Maryja stojąca pod krzyżem swego Syna uczy nas heroicznego posłuszeństwa wobec Boga, wobec Bożego planu. Uczy nas odważnego trwania przy Chrystusie, towarzyszenia Mu aż po najtrudniejsze chwile życia. Matka Bolesna przypomina nam, że to, co autentycznie chrześcijańskie, mierzy się miarą krzyża. Doświadczała tego dzisiejsza patronka, święta siostra Faustyna. Siostra Faustyna, która kojarzona jest przede wszystkim z objawieniami Jezusa Miłosiernego, mniej z objawieniami Maryi. W tych objawieniach Matka ukazywała siostrze Faustynie tajemnicę miłosierdzia Bożego w swoim życiu. Pouczała, umacniała, towarzyszyła w prorockiej misji miłosierdzia. Jestem wam matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga, mówiła. Jestem nie tylko królową nieba, ale i matką miłosierdzia i matką twoją. Maryja dla siostry Faustyny była przede wszystkim matką Syna Bożego, miłosierdzia wcielonego i z miłosierdzia Boga także matką każdego człowieka. Jako troskliwa i najlepsza matka oraz mistrzyni życia duchowego uczyła ją kontemplacji Boga w swej duszy. Uczyła posłuszeństwa woli Bożej, sztuki umiłowania krzyża i troski o te cnoty, które warunkują postawę zaufania wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. My, parafianie parafii świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, przybywamy dzisiaj do Twojego jasnogórskiego tronu, aby wziąć Ciebie do siebie, aby zaprosić Cię do naszych domów. W kopii Twego jasnogórskiego obrazu, Najlepsza Matko, gościliśmy Ciebie w kwietniu we wspólnocie parafialnej. A teraz chcemy, abyś odwiedziła każdą rodzinę, abyś wzięła rodziny naszej parafii w swoją opiekę, abyśmy mogli doświadczyć Twojej matczynej miłości, abyśmy napełnieni Twoją bliskością nieśli Chrystusową Ewangelię w nasze codzienne życie, w nasze powołania, w naszą pracę i odpoczynek. Abyśmy głosili Chrystusa ludziom, do których nas posyłasz. Maryjo, zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii. Powierzamy dzieci, aby mogły wzrastać w atmosferze wiary i miłości. Powierzamy młodzież, aby nie wypierała się Boga i wiary, ale wiernie broniła swoich wartości. Polecamy rodziców, aby swoim życiem dawali piękny przykład pełnienia woli Bożej. Powierzamy Tobie osoby starsze, aby były oparciem dla młodszych pokoleń. Powierzamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych, aby swoje cierpienie łączyli z cierpieniem Chrystusa i ofiarowali za nawrócenie grzeszników. Powierzamy duszpasterzy naszej parafii, aby byli gorliwymi robotnikami w winnicy Pańskiej.
Prosimy Cię, Maryjo, aby ten czas nawiedzenia w każdej rodzinie przyniósł owoce nawrócenia, przemiany życia, wzrastania w wierze, życia Ewangelią, budowania jedności z Bogiem i ludźmi. Prosimy Cię o pokój na świecie. Modlimy się za naszą Ojczyznę. Modlimy się o zgodę, pojednanie w naszych rodzinach, o umocnienie ducha wiary. Wpatrując się w przykład świętego Maksymiliana, naszego patrona, niestrudzonego głosiciela i czciciela niepokalanej, pragniemy, aby Twoje imię i Twoja miłość były głoszone nieustannie. Czyn umiłowanego ucznia Jana, który wziął Maryję do siebie, jest dla nas ciągłym wyzwaniem, byśmy czynili to samo. Gdy bierzemy Maryję do siebie, gdy mamy ją przy nas w naszym życiu, uczymy się od niej wierzyć, kochać i cierpieć. Po prostu uczymy się od niej wypełniać wolę Bożą. A ona z kolei, ze swej strony, jest wtedy naszą orędowniczką, pośredniczką i pocieszycielką. Bóg zapłać księdzu Stanisławowi Siłdydze z parafii świętego Maksymiliana ze Zduńskiej Woli za dzisiejsze rozważanie apelowe. Jak każdego dnia na Jasnej Górze o tej porze naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Dziś do Polski oficjalnie przybył ksiądz arcybiskup Antonio Guido Filippazzi, nowy nuncjusz apostolski w Polsce. Tobie, Maryjo, oddajemy jego posługę w naszej Ojczyźnie. Polecamy cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Modlimy się za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Polecamy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Dziś gościliśmy pierwszą grupę maturzystów z archidiecezji warszawskiej. Swoje rekolekcje zakończyli kapelani instytucji medycznych. Obecni są wśród nas maturzyści z 4. Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach, uczniowie klasy 8 ze szkoły podstawowej z Buszkowic i Wyszatyc z archidiecezji przemyskiej. Razem, Maryjo, zgromadzeni tu w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i łączący się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, Tobie składamy wszystkie nasze intencje. Polecamy diecezję włocławską, dziś parafię Orle, w której przebywasz w wizerunku swego świętego nawiedzenia. Każdy pierwszy czwartek miesiąca to szczególny czas, kiedy nocne czuwanie podejmują powołani, za powołanych, aby modlić się za tych wszystkich, których Maryjo, Twój Syn powołał do szczególnej służby w Kościele. Pragniemy także prosić o liczne święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Wśród intencji, które mamy w naszych sercach, prosimy o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Janiny i Jana Buksa w 44. rocznicę ślubu. Polecamy brata Artura Skoczka, nowo mianowanego prowincjała Zgromadzenia Braci Szkolnych. Prosimy o zdrowie dla Ani. Modlimy się w intencji Karoliny i Macieja Gruszczyńskich w 4. rocznicę ślubu. Prosimy o szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny. Prosimy o zdrowie dla Klementyny. Modlimy się w intencji Oliwki, Aleksandry, Barbary. W intencji Rozalii w 88. rocznicę urodzin polecamy wszystkich naszych bliskich zmarłych, wśród nich zmarłego księdza Krzysztofa. Odmawiamy tajemnicę szczęści światła, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, w Twoim sercu, Maryjo, składamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium. Raz jeszcze polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach. Intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Tu na Jasnej Górze od początku trwania synodu ogarniamy Kościół zgromadzony przy Ojcu Świętym Franciszku, prosząc o Twoje, Maryjo, wstawiennictwo i Twoją opiekę. Słowami: Boże, Ty się opiekujesz swoim ludem i z miłością nim kierujesz. Udziel ducha mądrości powołanym do rządzenia Kościołem, aby prowadzili Twój lud do pełniejszego poznania prawdy i wzrostu w świętości. Jasnogórska, Matko Kościoła, módl się za nami. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Andrzeja, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa. Dzisiaj minęła 85. rocznica śmierci, czyli przejścia z życia do życia świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. W objawionym obrazie dostrzegamy wypływające z serca promienie biały i czerwony, co wcale nie oznacza religijnego nacjonalizmu polskiego, ale cenę naszego odkupienia. Dlatego w koronce do Bożego Miłosierdzia wołamy: miej miłosierdzie nad nami i nad całym światem. Pan z wami i z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki.
wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.